tyle możliwości i co? Ale chyba jedna jest najlepsza. I przycisk. Jak się kliknie Escape. Pierwsza opcja. O tutaj. No dobra, jeszcze kombinuję. Czy coś to... Tak, jest chyba taki... Taka faza wyparcia. On jeszcze nie dociera do niego to, co widzi. Pomoże właśnie. Żeby zachować zdrową psychikę, to nie liczy, ile ma obrażeń. O, to już dodano. Faza wyparcia właśnie minęła. To, co mamy, czyli upragnioną surrender. Nie masz czasu na pół godziny gry, żeby później męczyć się z Teotarem, który kradnie ci twoje win condition na koniec? Może nie masz pyłu? Albo nie chcesz go tracić? To mam idealną propozycję dla ciebie. Czyli AgroDruid, tak jak w tytule odcinka. To jest talia, która jest w mecie już od samego początku. Nigdy nie wychodzi z niej. Najlepsze matchupy aktualnie dla niej to jest Curse Warlock i Ramp Druid. Także deki, które są w co drugiej, co trzeciej grze. Więc myślę, że warto rozegrać się tą talią. Czy żeby wiedzieć, jak na nią grać, czy po prostu, żeby potestować. Gierki trwają maksymalnie 10 minut. Ja nagrałem kilka gier, które pokazują możliwości tego deku, a większość z nich właśnie trwała takie 5-10 minut. Myślę, bardzo przyjemna talia. Jak ją rozegrasz, to możesz mieć naprawdę dobre wyniki i mnóstwo frajdy. Ale to zapraszam do tych gierek, ale najpierw właśnie omówienie talii. Spójrzmy na mana najpierw. To jest 2 czary za 0, 16 stronników za 1, 8 za 2, no i 2 za 3. Widać, no to jest taki kerw, że po prostu gracie po prostu pod czysty early game i większość deków nie nadąża za tym. To są właśnie te czary, które wyławiają, to jest właśnie takie dobranie, które właśnie jest na kryzysową sytuację. Szukamy, czego potrzebujemy i to gramy. Jedna z lepszych kart dla druida. Te jedynki to są właśnie najmocniejsze jedynki w grze, czyli trog plus chłop, i one się jeszcze świetnie działają w tym deku. One po prostu kontrują wiele talii. I musimy wiedzieć, na jakie matchupy szukamy chłopa, czyli właśnie najczęściej na deki, które nie potrafią go zniszczyć. Na przykład Hero Powerem, czy nie mają jakichś takich czarów za jeden, to trzeba właśnie znać meta. Tak samo musimy wiedzieć, na kogo trog jest mega mocny. Na większość deków, powiedzmy, umówmy się. Coś, co blokuje czary przeciwników. No, prawie każdy deck teraz gra czary. Tutaj mamy po prostu silne karty druida w early game, które umożliwiają mu. I te jedynki są naprawdę potężne. Tutaj jest jedynka, która nie dość, że przysyła ci drzewca 2-2, jak potrzebujesz zapełnić stołu, to jeszcze możesz dać atak swoim stronnikom, jak już masz ten silny board, powiedzmy z 5, 6, 7 jednostek. No i zajadłeś się zgodzić, no 1-3, świetne statystyki jak na jedynkę. Do tego plus 1 ataku na każdy czar, no mamy bardzo dużo czarów, więc gramy, czemu nie? No żywe korzenie, może służyć jako dodatkowy finisher, jak brakuje nam tych dwóch obrażeń, albo właśnie dodaniu dodatkowych dwóch jednostek. No dwójki to już nasz draw, tutaj kolejny draw, kucharz, to jest w sumie moja ulubiona karta tego deku, tak zdradzę. Nie tylko dzisiaj, choć dzisiaj szczególnie, bo grałem cały odcinek na głodniaka. Wartownicy chronią naszego właśnie kucharza, czy chronią chłopa. No i też po prostu swarm. To są dwie jednostki za 2 many. No to jest coś bardzo potężnego. Znak ustępu boostujemy, chronimy. Na niektóre deki właśnie warto grać wokół pewnych removali i staramy się zachować, żeby nasi stronnicy mieli pewien poziom zdrowia. Na przykład Mag ma kartę, która zadaje 2 i przywołuje szkielety. Także staramy się utrzymywać nasze jednostki na 3 zdrowia. Później Warlock ma za 6 czar, który zadaje 4 i ma bohatera, co zadaje 3, więc staramy się mieć 5 zdrowia. I takie właśnie różne ciekawostki. Tutaj to jest jedna z potężniejszych kart, także druida. Staramy się właśnie ją zboostować trochę wcześniej i wtedy w turze trzeciej, jak mamy już te 4 jednostki, stawiamy ją, no to najczęściej przeciwnicy się poddają, bo mamy zboostowane 4 jednostki i właśnie ta perolka to jest koniec gry. No i Furia Stada, czyli to już jest takie właśnie ochrona przed tymi wszystkimi Warlockami,
czy listami, czy czymkolwiek, no to jest po prostu takie też postawienie kropki nad i, co sprawia, że przeciwnik się od razu poddaje. No, są boosty, są tanie jednostki, które boostujemy cały czas. Stół rośnie, dobieramy karty, chronimy te karty, które nam dobierają. Więc mamy co chronić, mamy jak boostować, robimy stół. Stracimy stół, najczęściej jak mamy resursy, żeby odzyskać ten stół, to dobrze, odzyskujemy. Jak nie mamy, to surrender i go next. No, nie boli. 3 minuty, kolejna gierka, 3 minuty, kolejna gierka, a ranga rośnie. I wbrew pozorom da się tym deckiem masterować. Są ludzie, którzy pewnie grają tam na niższych rangach, tam nie wiem, srebro, brąz i nie dają rady, bo coś robią nie tak. Są ludzie, którzy wbijają nim legendę w kilka godzin. Także naprawdę polecam, trzeba po prostu dowiedzieć się o mecie. W pewnym momencie już mniej masterujesz ten deck, a bardziej masterujesz swoją wiedzę o tym, jakie karty chcesz na początku mieć, jakie mulligany. Warto też obserwować, co ja dobieram w pewnych matchupach, albo co wy byście lepiej dobrali, bo ja też się tak trochę uczyłem dzisiaj tym deckiem grać bardziej. Rozgrałem wcześniej może kilka gierek, 5. Także już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Demon Hunter. I chłop nie będzie aż taki dobry. Chyba, że te żółwie właśnie zostały. Nie. Chłopa nie chcemy. Szukamy jedynki innej niż chłop. No, mamy nawet 2, jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. No, zablokujemy mu czarę. Czemu by nie? Może nie będzie miał tego zadającego obrażenia. Akurat. A więc tak, standardowo wyłączymy. Mogę się go pozbyć, ale czy mi aż tak bardzo nie zależy? Myślę, że nie. Zagram prowokację, wypromić droga i walczymy dalej o stół. Pierwsze tury są najważniejsze, także warto się w nich dobrze zastanowić, co się robi. Także mogłem jednak nie atakować. Nie. Oj, sklirowany stół. Ajajaj. To boli, to boli. I liczmy, że nam kucharza nie dobija. Jestem głodny, 16. Czas na obiad. Zostaw mi go. Boli człowiekie. Och, pięknie. Ja pierdzielę. No nic, zgodujemy. Okej. Okay. Ktoś co nam wygra grę. Już pancerza, najlepszy wszystkich tylko w ręce. Ach, dramat. Wezmę łuskę, no. Nic to nie wygląda dobrze. No, przeciwko mnie ta karta nie jest aż taka super, ale... Tak. Teraz pytanie, czy chcę trade'ować? Nie, to jest... To będzie honorowe zabójstwo. Dopiero. Każda blizna to zwyciężony duch. Waspa przez skrzydła. Fajnie. Jakie to są jedynie? Do statystyki trzeba płacić.
Dobra, czyli mam pustą rękę. Gra pod top decka, ja mam 5 kart, nie wiem co on odwalił, ale on nie wygląda to dobrze. Wiem jaki jest jego plan, żeby mnie zafejsować, ale w 7 turze mu skieruję board. Może nawet teraz spróbuję. Dobra, czyli to jest 3, 5, 6. To zagramy tak. Ty? To jest ta karta. Na pewno strajduje tą kartę. Ona jest bardzo problematyczna. W każdym razie jak atakuje, przyzywa dwa spacza skrzydła. Nie chcemy mu na to pozwolić. I proszę tylko, żeby nie miał draw. Teraz kupiemy tej karcie. Czas ataku. Gdy rzucisz zakręcie, zaatakuje wroga o najniższym prawie. Dobra, nie rzucisz zakręcie, więc fajnie. A, nie wrażliwość podczas ataku. To jest dobre. Ale no. Raczej wygraliśmy. Dobra, czy możemy zapełnić planszę 2-1? Później jest boostowe, więc to nie dłużej. To będzie dość dobre. Myślę, że warto. A chwila, czy nie mamy litera? 7, 8, 9, 10. No, one of litera. No i teraz top deck bogów. Nie, myślę, że ten agro Demon Hunter nie ma top deck bogów. Dobra, dobry początek. Ale nam brakuje takiego heala albo pancerza za 20. Szybkie porażki, ale również szybkie zwycięstwo. Czasem fajnie sobie tak odskoczyć od tych 40-minutowych kontrolnych deków. Dobra, znowu Demon Hunter. Także nie lubimy, nie lubimy. Jeśli to jest znów agro, to szanse mamy. Jeśli ten drugi pod taką bardziej kontrolę, to może być problem. Znaczy szanse są zawsze, ale nie lubię. Okej. Okay. Znak ustępów. Nie zakładam, że moje jednostki przeżyją. Trochę pesymistyczny scenariusz. Ma bardzo dużo czarów, które niszczą te karty. Wolałbym jakąś dwójkę, która coś wniesie z tyłu. Albo bądźmy optymistami. Potrzebujemy jakiejś dobrej ręki. Może akurat. Znak ustępu. Będzie tym, czego nam trzeba. No i tak. Jak Trok przeżyje tę turę, to prawdopodobnie mamy duże szanse. O, chyba przeżyje. Coin wleci. No i pięknie, to lubię. Daję lajka. Także wolę zagrać tak. Przeżywa jeszcze dwie sadzonki. Zobaczmy. Ten trok jest dalej dla niego problematyczny. Wracając do dawania lajka, no to możecie dać. Zostawić suba. I inne rzeczy, które się tam mówi. Tak, no i lepiej jeszcze zostawcie w komentarzu swój numer konta. Dobra, chłopa postawimy? Tylko tak, czy my chcemy go zbustować? Nie. Bustujemy troga, no więc... I jeśli się nie przebije przez troga, to nasz chłop będzie bezpieczny. No teraz ma dwie problematyczne karty, bo nie chce, żebyśmy dobierali przez chłopa i także nie chce wystawić tam troga, który zapewnia naszemu stołowi odporność na czary. Jak sobie z tym poradzisz? Ło, ale powoli gra. No, będziesz do tego rany właśnie. Rany. I to jest to właśnie. Przeciwnikowi raz nie podejdą jakieś super karty pod early game i już ma właśnie z nami problemy. To jest tylko, żeby tego nie spalić. Tak, na pewno zagramy najpierw tę dwójkę. O. Nie sadzonki, ale sadzonka. Też dobrze. Sadzonka, czy właśnie dodatkowe prowokacje? Nie. Zagramy to. Żeby to dwa. Tak.
dostanę. Gramy tak, wygramy tak. Stracę trochę damage'u i stronników, ale... No chcę, żeby te dwie karty przeżyły. Po prostu. To jest to, trzeba jednak... Niby łatwa talia, ale jednak na każdą talię trzeba coś tam rozegrać te 3-4 gierki, żeby się zgrać. Ale dobra, na razie wygląda to dobrze. Tutaj dwa... Ajajaj. Najniższy zdrowie, no dobra. A, no tak. Zostają nam dwa trogi, więc tragedii nie ma. 15 punktów zdrowia. Wygląda dobrze. No, 2-3. No i Hero Power. Zostawimy sobie ten czar na boosta. Ślizgo Dzida. I raczej już szukamy właśnie Nitala, że chcemy zadać atak. Kto nie skieruje boardu teraz, to... GG easy. O, szuka Nagusia. Zobaczymy, co mu Naguś da. Jakieś jedno z trzech zaklęć. Czy to będzie zaklęć? O, no i tyle. Piąta tura, koniec gierki. Dziękuję, do widzenia. Czyli tak. Tu będzie walka o stół na pewno. A, ta karta jest trochę wolna. Tarcze są super. Od razu nam aktywują karolkę. Szukamy jakieś jedynki, myślę, bardziej. Chociaż wygrać tarczę, później tą dwójkę też nie brzmi źle. A nie, szukam czegoś lepszego. No. O, jest jedyny, są dwie jedynki, bardzo dobre. Mamy czas, żeby się zastanowić, czego chcemy. Hunter teraz wrócił do mety, bardzo potężny. Widziałem, ktoś ostatnio wbił nią, chyba nawet wczoraj, ktoś wbił nią Rank 1 Legend. No Hands Gamer. Teraz sobie decklisty skopiowałem. I może będę pykał weekend na streamie, także zapraszam. Ale jeszcze myślę, jakimi deckami będę grał. Dobra, na razie skupię się tutaj na gierce. Chcemy zagrać z kopyta, bo to jest pytanie. Myślę, że tak. Prowokacja i chyba... No, koń Sodomki. On nie ma jakichś takich clearów. Wygramy końa i Sodomki. Ruch na drugą turę mamy, nawet dwa, więc już możemy boostować. Druga tura żółwie. Trzecia tura boostujemy nasz stół. To jest taki idealny scenariusz. Zobaczmy, czy przeciwnik nam pozwoli na tę ideę. O, to jest Łotr. Dobra. Mogłem się domyślić. No, wybór jest prosty. I jeśli w tej turze nam nie skieruje boardu, to mamy bardzo duże szanse. Zobaczmy. Czy ten Roga, czy to jest ten Miracle Roach, czy to jest zwykły? Chyba zwykły. Ten taki pod kradzieże, pod fasowanie, ten taki nieprzyjemny, nie lubię. Dobra. I obstawiam, że to jest albo dobranie dwóch kart, jak stracę całą manę, albo sekret następny. Dobra. I sekret. Sekret to następny chyba. Losowy, z innej klasy. Będę mógł sobie odkryć. O, przewidywalna, dobra. No, Łotr to też jest moim zdaniem dość dobry matchup. Jakiś Łotr, idealnym matchupem też jest... Tak powiem na wstępie, że idealnym matchupem jest Ramp Druid, bo nic nie robi, już w tej turze. Dobra. Przyzwę tego, jak go zniszczy, no to trudno. Nie zniszczy. A, zniszczył. Dobra, ale mamy to. To był najlepszy scenariusz, jaki mógł być. Okej. Teraz robimy takim. Gramy Troga i dajemy atak. Czyli nie dość, że blokujemy jego czary, to mamy jeszcze usta do naszych stronników. I no, w następnej turze już szukamy Litala, także... Panie Rogalu, wymyśl coś potężnego, bo pali ci się krzesło. Pod siedzeniem. Tyle mogłości, co? To jedna najlepsza. Przycisk. Pierwsza opcja. Okay. Dobra, skombinuj. Przycisk powoli. Tak, słuchaj, taki... Fazę wyparcia. Bo jeszcze nie dociera niego cyki. To może właśnie. Żeby zachować się, zrobić cyka, nie liczy i dobra. O, to wierzę tam. Fazę wyparcia właśnie. Nie ma. To znam. Dzięki za oglądanie i zapraszam na streama w weekend o 11.